Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Za mną powiewa dumnie niemiecka flaga, ale w Niemczech wcale tak dumnie już nie jest. Wielkie zamieszanie wokół rządu Olafa Scholza, koalicyjnego, trudnego podobno, w związku z chociażby publikacją Bilda, największej bulwarówki w Europie i najpoczytniejszej gazety w Niemczech. Dziennikarz tego tytułu poinformował, że 9 i 16 kwietnia władze w Kijowie wysłały do Berlina dwie kolejne listy ze sprzętem, ale prośby te zostały zignorowane. Broni, której potrzebujemy, nie ma na tej liście, powiedział Andrii Melnyk w rozmowie z telewizją ZDF. Ta informacja oraz cała polityka niemiecko-ukraińska ostatnich miesięcy, można powiedzieć, czy tygodni, no spowodowała w Niemczech niemałe zamieszanie. I o tym wszystkim chcielibyśmy porozmawiać z moim i Państwa gościem, Aleksandrą Rybińską, tygodnik sieci i świetnie Państwu znana również postać z telewizji w Polsce.pl. Witam Cię, Olu, serdecznie. Dzień dobry. Olu, czy to jest tak, że nam się wydaje, że w Niemczech jest jakieś, czy może mojej osobie się wydaje, że w Niemczech jest jakieś trzęsienie ziemi polityczne, a w rzeczywistości większego politycznego trzęsienia ziemi tam nie ma, co najwyżej pewne drgania, które wywołane są i rezonują głównie ze strony mediów niemieckich. Jak ty to oceniasz? Znaczy, trzęsienia ziemi zapewne nie ma. Jest po prostu pewien spór, który no też pojawił się w koalicji rządzącej, dotyczący dostarczenia ciężkiego uzbrojenia do Ukrainy. I no cóż, zieloni krytykują kanclerza Scholza, że się ociąga z tymi dostawami. Także pojawiła się krytyka ze strony FDP, partii, która raczej nie była jastrzębiem w stosunku do Rosji, ale no tam do Kijowa wybrali się właśnie politycy FDP, zielonych, i też oczywiście przedstawiciel SPD, no i wrócili i przekonani, że trzeba pomóc Ukrainie, więc powstała pewna presja na kanclerza Scholza, której on się zresztą dosyć zręcznie opiera, jak na razie. No opiera się, chociaż wszyscy dają mu szansę, można powiedzieć. Do każdy chce, żeby Niemcy jakoś z tej sytuacji wyszli. Posłuchajmy na moment pana Jabłońskiego, co na ten temat powiedział. Taka ciekawa uwaga, na którą się może warto na chwilę zastanowić. Dzisiaj kanclerz Niemiec stoi przed wielką szansą udowodnienia, że jest prawdziwym mężem stanu, że może dokonać tego zwrotu w sytuacji historycznej. Wydawało się, że takie sygnały się pojawiają zaraz na początku wojny, po wizycie w Berlinie prezydenta Litwy Nausedy i premiera Polski Mateusza Morawieckiego. Mieliśmy do czynienia z sygnałem, gdy w Bundestagu Olaf Scholz to słynne przemówienie wygłosił, zapowiadające zmianę. No ale na razie na zapowiedziach się skończyło. Czyli ma szansę być wielkim politykiem, wiceminister spraw zagranicznych, polski wiceminister spraw zagranicznych mówi, a tymczasem no bardziej widzę, że on kluczy, no ale może kluczy dlatego, że Niemcy nie chcą większego zaangażowania Niemiec właśnie w tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej. No co do postawy Niemców są różne badania. Jedne mówią, że no jednak nastawienie Niemców do Rosji się zmieniło na bardziej negatywne. Ponad 50% teraz już ocenia Rosję negatywnie. Natomiast no 1/3 uważa, że rząd robi za dużo, by pomóc Ukrainie. No bo tu są jakby dwa, myślę, takie sprzeczne emocje, które żagają Niemcami. Jedna to jest taka, że rzeczywiście no ludzi to bardzo dotyka, co widzą te obrazy z Buczy, z Hostomelu, a z drugiej strony oczywiście obawa przed tym, że to zresztą jest jeden z argumentów, którego używa Olaf Scholz, obawa, że Rosja obierze sobie za cel Zachód, Polskę, Niemcy, NATO i że w związku z tym lepiej tej Ukrainie za dużo nie pomagać, w każdym razie jeśli chodzi o wysyłanie tam uzbrojenia, więc to są jakby takie sprzeczne emocje. Natomiast no, kanclerz Scholz oczywiście no, kluczy, to prawda, i zresztą został już przyłapany na kilkukrotnym mijaniem się z prawdą, nazwijmy to tak. Czyli teraz Niemcy postanowili, to jest informacja najnowsza, że przekażą te czołgi Marder, których rzekomo nie mają, których nie są w stanie dostarczyć Ukrainie, Słowenii, która swoje czołgi stare T-72 dostarczy Ukrainie. Czyli te czołgi, których, jak twierdził kanclerz Scholz, nie ma, a w
każdym razie jest ich za mało. Jeśli je gdziekolwiek przekaże, Niemcy już nie będą w stanie spełnić swoich zobowiązań sojuszniczych. No one się nagle znalazły. Jeśli można je dostarczyć, prawda, nie Ukrainie, komuś innemu, to są. I no, w związku z tym, no to jest kolejny taki przykład tych wszystkich argumentów Olafa Scholza, które zaczynają pomału padać. Przemysł zbrojeniowy niemiecki jeszcze mówi, że to nie jest żaden problem, że on ma takie czołgi na stanie, w magazynach stoją, są nieużywane. W zasadzie wystarczy je troszeczkę zmodernizować, ale to potoczy się bardzo szybko. To nie jest problem. Przemysł chętnie dostarczy więcej tego. No chętnie też przemysł zarobi, no więc jakby oczywiście, tu... no to są miliardowe kwoty, więc jak najbardziej. Natomiast tu widać, że to jest blokowane na poziomie politycznym i że te wszystkie argumenty, których używa Olaf Scholz, są tak naprawdę takie, no powiedzmy, dosyć wątpliwe. To jest, nie ma gotowości do tego, żeby się bardziej zaangażować w no, rozwiązanie tego konfliktu na takiej drodze, jaką jest wspieranie militarne Ukrainy. Powiem tak, oczywiście nie wszystkie media niemieckie do nas docierają, może ja też nie jestem zbyt uważnym badaczem tego, co się dzieje na politycznej arenie w Niemczech, ale oczywiście były głośne głosy przedstawicieli CDU, zwłaszcza w trakcie tej dyskusji po przemówieniu Zełenskiego, zdalnym przemówieniu Zełenskiego w Bundestagu, że powinna się odbyć debata, ale czy dzisiaj CDU jest takim bardzo mocnym, kontrującym elementem, kontrującym oczywiście koalicję tej układanki politycznej, czy raczej siedzą cicho, bo zdają sobie sprawę, że CDU, pani Merkel i inni bardzo mocno przyczynili się do tego, co dziś dzieje się na wschodzie? No właśnie nie siedzą cicho wcale, to znaczy myślę, że kadencja zobaczyła, ujrzała szansę na to, aby troszeczkę osłabić tą koalicję rządzącą, widząc też, że w niej się pojawiły pewne drobne rysy. W związku z tym no bardzo ostro atakuje i krytykuje Olafa Scholza. To robi zresztą także prasa szpingerowska, bo największym sojusznikiem w tej chwili ambasadora Ukrainy w Niemczech Andrija Melnyka jest gazeta Bild i dziennik Die Welt, które no, na budynku Springera, Axela Springera już 24 lutego zawisła ukraińska flaga, to był pierwszy budynek. I bardzo usilnie prasa szpingerowska, która jest przecież związana z chadecją od zawsze, tutaj wspiera Ukrainę, atakuje Olafa Scholza i tam możemy rzeczywiście znaleźć najostrzejszą krytykę. I wiemy też, no bo takie doniesienia się już pojawiły w niemieckiej prasie, że CDU szykuje się do wotum nieufności wobec Olafa Scholza. Chadecja chce złożyć oficjalne tak, ustawę, wniosek w Bundestagu właśnie o dostawy ciężkiego uzbrojenia na Ukrainę, mając nadzieję wywołać tym ostrą debatę i przystąpić następnie do wotum nieufności, jeśli Olaf Scholz ponownie odrzuci taką możliwość. I to, czy oczywiście do tego dojdzie, jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że takie posunięcie jest przygotowane. Formalnie mogłaby CDU zastąpić SPD w tej układance, bo takie, no bardziej na poziomie żartów się pojawiły informacje, ale ten żart no, działa na moją wyobraźnię, myślę, naszych widzów również. No nie sądzę, żeby mogłaby zastąpić SPD, natomiast oczywiście to jest w tej chwili korzystny moment, bo no, jednak Scholzowi spada poparcie, SPD spada poparcie, Zieloni rosną. Można w tej chwili próbować tą koalicję mocno osłabić i może doprowadzić do sytuacji, że nie dociągnie do końca kadencji. Olu, zostawmy na moment, jeśli pozwolisz, oczywiście Niemcy i przejdźmy do ich zachodniego sąsiada, do Francji. No tam oczywiście za moment, to już właściwie na dniach wybory, druga tura wyborów prezydenckich. Raczej wszystkie przynajmniej sondaże pokazują, że pan Macron te wybory wygra, będzie reelekcja. Pani Le Pen rzeczywiście jest w pewnej defensywie. Wczoraj bardzo ciekawa, czy przedwczoraj, bardzo ciekawa debata między właśnie tymi dwoma kandydatami. A w którą stronę idzie Francja w tej układance? No jakie były kontakty pana Macrona z panem Putinem? No to widzieliśmy te telefony, z których niewiele wynikało. Ale może ten dystans do Ukrainy, części niemieckich elit, wynika również z dystansu Francji do tego, co się dzieje dzisiaj nad Dnieprem. Znaczy, musimy się generalnie pozbyć złudzenia, że we Francji jest jakaś siła polityczna,
która byłaby naprawdę mocno otwarcie antyrosyjska. Wszystkie siły polityczne są mniej lub bardziej prorosyjskie, a raczej, no, nazwijmy to tak, popierają dialog z Rosją. Tutaj, no, rzeczywiście Emmanuel Macron może się jawić jako mniej prorosyjski na pewno od Marine Le Pen czy Erika Zemmoura, czy nawet Jean-Luc'a Mélenchona, którzy już odpadli z wyścigu prezydenckiego, ale, no, to wszystko wynika ze spuścizny gaullizmu, do której zresztą się wszystkie partie, może z niewielkimi wyjątkami, odwołują. I o tej trzeciej drogi, którą musi rzekomo iść Francja w polityce zagranicznej, że potrzebny jest pewien dystans do Stanów Zjednoczonych. Tak. I to wszystko już Francja przecież przećwiczyła. To jest taką politykę prowadził de Gaulle i ona jest zasadniczo kontynuowana. Do tej spuścizny odwoływał się w tej kampanii zarówno Macron, jak i Marine Le Pen. Więc tutaj rzeczywiście pod tym względem, no nie ma co tu szukać jakichś możliwości, że mogło to by być inaczej. Więc szczerze mówiąc, tak, Emmanuel Macron oczywiście próbuje także, szczególnie w tej kampanii, próbował odegrać rolę rzeczywiście męża stanu, stylizował się, robił sobie zdjęcia trochę na Zeleńskiego, trochę na Johna F. Kennedy'ego, troszeczkę próbował tak pokazać, jak on ratuje świat, ratuje Ukrainę, ratuje pokój. To, ze czego nic nie wyszło, z tego ratowania, nie ma znaczenia. To mu rzeczywiście pomogło, wzmocniło go w sondażach. I na to było to obliczone, więc to było okazało się skuteczne. No i niestety Marine Le Pen rzeczywiście źle wypadła w tej debacie, w każdym razie gorzej od Macrona, i ta różnica jednak w poparciu w sondażach między nimi rośnie. Tak. Czyli Macron ma coraz wyższe poparcie, a Marine Le Pen spada. Niemniej jednak prawdopodobnie ona osiągnie wynik w okolicach 40% w tej drugiej turze, a przypomnijmy, w 2017 roku to było około 30%. Więc jednak widzimy wyraźny wzrost i nie jest niewykluczone, że Emmanuel Macron, to jest jego ostatnia kadencja, że za 5 lat, no to już rzeczywiście skończy się ten front republikański i do władzy dojdzie ktoś, który symbolizuje zmianę. No właśnie, tylko pytanie o tę zmianę w takim kontekście nieco szerszym, bo przecież Ukraina Ukrainą to oczywiście kluczowa dzisiaj sprawa również dla Polski, no ale przyznaj, że te kontakty Macron-Polska, no, nie są najcieplejsze, i tak coś mi się zdaje, że jak nie damy Francuzom zarobić albo przy broni, albo przy elektrowni jakiejś atomowej, no to te kontakty nadal będą, delikatnie rzecz ujmując, średnie. Doszło do scysji między premierem Morawieckim a prezydentem Macronem tuż przed rozstrzygnięciem pierwszej tury wyborów. Mam czasem nieodparte wrażenie, że ktokolwiek by nie wygrał wyborów we Francji, to te kontakty z Polską raczej nie zostaną szczególnie ocieplone. Wybacz, ja nie wierzę w jakąś głębszą przyjaźń między panią Le Pen a Polską, w kontekście również pewnych jej ciągot prorosyjskich. Choć masz rację, większość partii francuskich jest mniej lub bardziej prorosyjska. Pan były, prawda, kandydat na prezydenta centru prawicy francuskiej, pan François Fillon, przecież się zatrudnił potem, jak przegrał, to nie, oczywiście w rosyjskiej firmie, więc to jest powszechne. Natomiast wracając do relacji polsko-francuskich, no cóż, no, Francja ogólnie prowadzi politykę zagraniczną opartą na wzmocnieniu swojego przemysłu. Przypomnijmy, że jak Australia nie kupiła jednak łodzi podwodnych od Francji, no to natychmiast Francja chciała zrywać wszelkie stosunki, i to był główny argument wysuwany, że nasz przemysł straci ile miejsc pracy, ile, prawda, pieniędzy straconych. Więc Francja prowadzi taką politykę ogólnie, nie tylko wobec Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest oczywiście taka, że Francja traktuje Polskę, w ogóle Europę Środkowo-Wschodnią, jako obszar, który, no, jest strefą wpływów Niemiec. I w związku z tym przez wiele lat w ogóle się za bardzo naszym regionem nie przejmowała i nie zajmowała. Natomiast, i to się zasadniczo nie zmieniło, tak? To nadal tak jest. Natomiast oczywiście, jeśli Niemcy się znacznie osłabią, skutek, po pierwsze, no, dosyć na razie nieudanego kanclerstwa Olafa Scholza, tego, że, no, po prostu stracą sojusznicy do nich zaufanie, to jest bardzo możliwe, że ich pozycja się osłabi. Francja będzie oczywiście próbowała zagrać o
rolę lidera, a co najmniej próbować się wzmocnić, i niewykluczone, że będzie szukała także współpracy z nami. I muszę tutaj, Olu, niestety ci przerwać, bo czas jest niestety nieubłagany i niestety się nam skończył. Miejmy nadzieję, że czas nie skończył się Europie, choć tyka ten zegar, wydaje mi się, coraz głośniej. Aleksandra Rybińska była moim i państwa gościem. Bardzo ci, Olu, dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękujemy ci ślicznie, a państwa zapraszam również do tygodnika sieci portalów Polityce.pl. Tam Aleksandra Rybińska często pisze właśnie o tych wszystkich kwestiach, które dzisiaj zaledwie mogliśmy poruszyć. Bardzo dziękuję państwu dzisiaj za uwagę, ale mam nieodparte wrażenie, że jeszcze się dzisiaj zobaczymy na momencik chociaż. Dziękuję, do widzenia.